Funkcja f opisana jest wzorem f od x równa się x kwadrat minus 1, jeśli x jest z takich przedziałów, lub 8 minus 2x, jeśli x jest z takiego przedziału. Obie współrzędne punktów wspólnego wykresu funkcji f i osi o y, czyli szukamy punktu przecięcia osi o y. Pamiętaj, że punkt przecięcia osi o y to jest wartość funkcji dla argumentu 0. Teraz zobaczmy argument 0, do którego przedziału wpada. On wpada do przedziału od minus 2 do 3, czyli będziemy podstawiali pod tę funkcję, czyli będzie to 8 odjąć 2 razy 0, ponieważ za x w to miejsce wstawiamy 0. Czyli mamy 8 odjąć 2 razy 0, czyli odjąć 0, czyli 8. Czyli punkt wspólny z osią o y ma współrzędne na x 0, nazwijmy ten punkt punktem P, na x 0, a na y ma 8. Podpunkt A mamy. Podpunkt B. Oblicz wartość funkcji dla argumentu 4. Zobaczmy, że argument 4 wpada tutaj, do przedziału od 3 do 5. Czyli będziemy podstawiali pod tę funkcję. Zatem wartość funkcji dla argumentu 4 to będzie 4 do kwadratu minus 1. 16 minus 1 daje 15. Podpunkt C. Wyznacz argumenty, dla których wartość funkcji wynosi 3. Czyli przyrównujemy teraz osobno obie funkcje do 3. Czyli podpunkt C tutaj zapiszę. 3 to się równa x kwadrat minus 1. Minus 1 na drugą stronę, czyli 3 plus 1 będzie 4, równa się x kwadrat. Czyli x jest dwójką lub x jest minus dwójką. Teraz zobaczmy, czy dwójka wpada do tego przedziału. Ani do tego nie wpada, ani do tego. Czyli to wykreślamy, to nie może być rozwiązaniem. Natomiast minus dwójka wpada tutaj. Czyli argument minus 2 spełnia wymogi tego zadania. Dla argumentu minus 2 funkcja przyjmuje wartość 3, ale musimy jeszcze sprawdzić tę drugą funkcję z funkcji złożonej. Czyli teraz to przyrównujemy do 3 i zobaczymy, co wyjdzie. Czyli będzie 8 minus 2x równa się 3. Minus 2x na prawą, 3 na lewą, czyli 8 minus 3 równa się 2x. 5 to 2x, dzielimy przez 2. 5 drugich, czyli 2 i 1 druga, to jest x. I teraz patrzymy, czy 2 i 1 druga należy do tej dziedziny. Tak należy, ponieważ 2 i 1 druga leży w przedziale od minus 2 do 3, czyli x równy 2 i 1 druga też spełnia. Czyli na pytanie, jakie wyznacz argumenty, dla których wartość funkcji f wynosi 3, to piszemy f od x równa się 3 dla x-ów i tutaj należących do zbioru. Podamy minus 2 oraz 2 i 1 druga. O, tak byśmy mogli zapisać odpowiedź. I podpunkt D. Sprawdź, czy do wykresu funkcji f należy punkt pierwiastek z 11 i 10. Pierwiastek z 11 to jest więcej niż 3, a mniej niż 4. Bo pierwiastek z 9 to jest 3, pierwiastek z 16 to jest 4. Czyli to jest między 3 a 4 się znajduje, jest na pewno większe od 3. Czyli zobacz, że wpada do tego przedziału, czyli będziemy podstawiali pod pierwszą funkcję. No to do dzieła. Za x pierwiastek z 11, za f od x 10. Czyli piszemy sobie pod punkcie d. F od x, nasza funkcja, ponieważ podstawiamy do tej funkcji, jest równa x kwadrat minus 1. Za x pierwiastek z 11, za f od x 10. Czyli 10 to jest pierwiastek z 11 do kwadratu minus 1. Czyli 10 to się równa, pierwiastek z 11 do kwadratu to jest 11 minus 1. Czyli 10 równa się 10, czyli należy. I mamy odpowiedź.